Teresa Lipowska na scenę Państwowego Teatru Ludowego trafiła za namową nauczycielki języka polskiego. Następnie występowała w teatrach Nowym i Syrena. Przez wiele lat związana była z kabaretem Dudek. Trudno mi żyć bez twej miłości. Kiedyś publicznie przyznała, że ta praca dała jej dużo pozytywnej energii. W latach 50. podkochiwał się w niej co drugi młody mężczyzna. Ponad pół wieku temu zagrała w pierwszym polskim serialu telewizyjnym Barbara i Jan, a na ekranie zadebiutowała 65 lat temu jako nastolatka w filmie Pierwszy start. Łącznie zagrała w kilkudziesięciu filmach i serialach. Wystąpiła w najważniejszych polskich filmach, takich jak Lalka, Noce i dnie czy Dom. Do dziś pamiętamy ją w roli sierżant z komedii Rzeczpospolita babska. Przyjmowała także propozycje ról drugoplanowych. Bardzo lubi pracować na planie z dziećmi. Nigdy nie zwątpiła w sens swojego zawodu i, jak sama przyznaje, jest pracoholikiem. Swój zawód wykonywała i wykonuje z przyjemnością. Często słyszymy jej głos w bajkach, takich jak na przykład Pszczółka Maja, Kopciuszek czy Tom i Jerry.